kazali mi. Kazali mi grać. Znaczy nie kazali, dostałem paczkę z PUBG'a, no to wypadałoby coś, nie? Przynajmniej ja wiecie, no. Przynajmniej pokażę, że mi się chce. Ale se zagram, patrz, aż... Patrzcie jaki dym! Let's fucking go! Będzie 20 groszy za 8 godzin streama. Wczoraj miałem 14 dolarów prawie, Nexus. Ty się nie śmiej. I to jako towarzysz, a jako partner to pewnie bym miał z pół dolara więcej. Aj, ale aż jestem mega ciekaw. Normalnie aż mnie kusi, nie? Się dowiedzieć od kogoś znajomego, tylko w sumie nie wiem kogo, kto skorzystał na tym dealu z Valoranta, że miał unikatowo przed innymi dostęp do Valoranta i dropy i miał ileś tysięcy widzów dzień w dzień i spamowanie reklamami. Aż jestem ciekaw, jakie to kwoty były, bo to chyba w tysiącach dolarów musiało pójść w ten miesiąc. Co jest? Czemu nie ma dźwięku? A, bo pan Fukacz zasubskrybował, ale nie ma dźwięku. Panie Fukaczu, o co chodzi? Dziękuję ci za subskrypcję, ale tyś już dał szybciej suba. Tylko teraz udostępniłeś. Przepraszam najmocniej. A, bo dziś miesięcznica. Możemy zagrać Nexta, jakbyś chciał, ale w sumie lepiej tak chyba solo bym sobie już pobiegał. Bo tak nie... Nie wiążę za dużych przyszłości z dzisiejszym graniem. Dzisiaj jeszcze musimy IRL-a zrobić i tak się zastanawiam, kiedy go zrobić, bo zaraz będzie 13, 14 już prawie. No, a dzisiaj... I w ogóle, wiecie co, ja miałem jaki pomysł, żeby dzisiaj IRL-a zrobić? Że pójdziemy... Bo w sumie są dwie opcje. Albo przetestujemy też ogólnie jeżdżąc samochodem. Też na mynie musiałbym jechać, bo samochód jest po prostu w tragicznym tym stanie. I ogólnie bym, ja w ogóle dzisiaj chciałem zajrzeć w stare miejscówki, gdzie kiedyś robiliśmy na żywo geocaching, czyli te szukanie tych skrytek. Chciałem zobaczyć, czy one istnieją nadal. Także można by było przejrzeć te miejscówki. Czy po prostu one się tam znajdują, gdzie się znajdowały. I czy ktoś się nie dopisał. Bo to działa tak, że generalnie ludzie często wracają do tych skrytek. I geocaching generalnie ludzie robią w ten sposób nie jednorazowo, tylko traktują to jako takie, powiedzmy, punkty stopu podczas jakichś tam, ja bym nazwał to pielgrzymek, spacerów, jakichś podróży. Czyli generalnie jak raz byliście w jakimś miejscu, odkryliście daną kryjówkę, to jak jesteście tam za rok, za dwa lata, to ludzie znowu odwiedzają, czy ona istnieje i się znowu dopisują z nową datą i tak dalej. Więc pod tym względem też to tak ludzie robią. Ja tam okradałem te rzeczy. Wiesz co, nie, na pewno tak nie robiłeś, tylko tak gadasz, żeby głupoty tutaj na czacie pisać, ale ogólnie to, jakim to trzeba być, kurde, chujowym człowiekiem, nie? Żeby po prostu ludziom psuć zabawę i nie swoją rzecz po prostu wziąć i zniszczyć i ukraść. Gdzie tam jest tylko kartka... To był bot, gdzie po prostu, no nie wiem, nie wiem jak to określić nawet. No wiecie, bo tam jest tylko długopis albo ołówek i kartka papieru, nie? A ludzie potrafią to ukraść nawet. I psują całkowicie zabawę wszystkim. To jest niefajne bardzo zachowanie, nie?
słuchajcie, w dzisiejszych czasach dawne problemy przestają mieć znaczenie, bo my sobie sami nowe problemy stwarzamy jako społeczeństwo XXI wieku. Ludzie sami, nie ma, patrzcie, nie ma problemu i ludzie, hej, Będzior! Będzior! Kurde, aż chciałem pokazać do kamery nóż, bo mam akurat taki do obierania jabłka, ale lepiej go nie pokazywać, bo kto wie, komu co odwali. Będzior! Grałem przed chwilą w Darkest Dungeona, wiesz? Pierwszy raz PvP odpaliłem, Kiszak, i kurwa, chyba byś mnie musiał pokołczować przy jakimś pojedynku, bo... Wiesz, ja kiedyś Darkest Dungeona trochę pogrywałem bardzo tak casualowo sobie jako kampanię, bez większych niestety sukcesów. Natomiast, no, tu PvP to tak, wiesz, inna meta, tu w końcu jest coś takiego jak meta, więc... Trzeba by było się dowiedzieć w końcu, co się opłaca, czego się nie opłaca. Wszystkie życia są ważne, zaczynajcie wojnę. Moi drodzy, wszystkie życia są ważne. Moje, wasze. I właśnie... Cały świat... Aktualnie ma taką samą... Takie same prawa do życia. I zarówno święty... który ratuje ludzi i pomaga im i broni przed oprawcą, ale też osoba, która morduje i gwałci. No, także... Od kiedy istnieje... A, może nic nie gadam już. Kocham was wszystkich. Pijany lub niespełna rozumu, nie no. Kisza, Dark ma jedną zasadę. Jak chcesz wykonać jak najwięcej tur i pozwolić przeciwnikowi co naj... No, widzisz. Właśnie, bo ja wszedłem z taką zasadą, że będę napierdzielał, wiesz? I napierdzielałem i się okazało, że jednak buffy i debuffy tutaj bardzo dużą rolę odgrywają i ja dopiero, wiesz, potem po tych dwóch walkach se zdałem sprawę i całkowicie musiałbym przemeblować ten mój team. Rakieta? Czy to ta słynna rakieta, moi drodzy? Która poleciała i wyleciała i wylądowała... A właśnie, co z tymi NASA, słuchajcie? Oni tam teraz są? To jest bot. Co z tymi NASA? Oni na przykład tam umarli w kosmosie, że już o nich nic nie gadają? Który się z nim strzelał? Ty, a to nie jest tak, że wszyscy tam lecą? Jezu, ja oglądałem w ogóle ostatnio dokument taki krótki o tej katastrofie Jezu, Challengera. Jak oni wybuchli w pizdu powietrzu. A tam w ogóle jedna laska, to normalnie jej się wydawało, że ona wygrała życie, nie? Bo to była nauczycielka, która po prostu wygrała jakiś konkurs i ona nie była kosmonautą. Kolumbia? Nie. I tam była nauczycielka jedna, ona wygrała i ona się cieszyła, w ogóle cała rodzina przyjechała. I kurwa, fajna wygrana, nie? Polecieli, to wybuchło. Ciul jeb dup. A rodzina na dole normalnie tam nie wiedziała, co się dzieje, nie? Masakra, powiem wam. Tragedia. Efekty specjalne. Oni w ogóle była, bo były pokazane nagrania, że ludzie bardzo długo nie wiedzieli w ogóle, co się dzieje. I myśleli, że
To jest część tego, znaczy inaczej, oni nie wiedzieli, że to wybuchło. Oni myśleli, że to tak mniej więcej wygląda, że jakiś płomień i tak dalej, bo wiecie, oglądając w telewizji gdzieś tam się widziało, że się odczepia jakieś część rakiety i tak dalej, nie? Więc jakby myśleli, że to tak wygląda, tylko w życiu prawdziwym nigdy tego nie obserwowali, więc w sumie nie mieli pojęcia, że to tak może wyglądać dokładnie z bliska. I myśleli, że to jest część tego całego lotu, nie? Tego jakby jakiś taki moment, gdzie się odczepia silnik i tak dalej. No, ale niestety, no. Nie o to w tym chodziło. To już był gracz. Jak to się nazywało? Katastrofa. Czekajcie, kogo to było? Jak się. Dobra, to powiedzcie mi, jak się nazywał ten prom, który wyglądał w sumie jak samolot taki ze skrzydłami, przyczepiony do wielkiej takiej rakiety. No to była Columbia, czy to był Challenger? Czy Discovery, czy co to było? To są wahadłowce, dobra, wahadłowiec to, ale one były różne, o różnych nazwach? To jaka katastrofa była taka? W latach... Kto to był za prezydent wtedy? Reagan. Reagan, za Reagana to było chyba. Katastrofa Challengera. No. To był 1986 rok. No i z takich informacji to dlaczego doszło do katastrofy? Podobno w ogóle wtedy była bardzo niska temperatura i te wszystkie wężyki, rurki i tak dalej, które były tam, one w ogóle była na minusie podobno temperatura i nawet było widoczne oblodzenia. Oblodzenia były. I oni już mówili, że to nie powinno wystartować, ale to tak za daleko zaszło, że oni powiedzieli, że chuj i lecą. I była jakaś uszczelka gumowa i ona generalnie pod wpływem temperatury miała... Po prostu wiecie, no jak jest ciepło, to się rozciąga i tak dalej. I podobno ta uszczelka nie miała swoich mechaniki sprężystości, no bo po prostu była niska temperatura, a ona była z materiału, który w niskiej temperaturze nie działa. No i gdzieś podobno nie było uszczelnione, zaczął się ulatniać tam paliwo, zaczęło się podpalać, no i wybuchło i w pizdu. No takie w skrócie, takim telegraficznym. Kacz wysyła 5 zł. Masz tu, Dawidku, jeszcze na lizaczka, ale nie wydaj na te narkotyki. Nie, ja narkotyki są złe, Fukacz, dziękuję bardzo. Na lizaczka też bym nie wydał, ale na piwo bym wydał. Czy mogę zamiennie piwo zamiast lizaka? Dziękuję. No i oni ogólnie wylecieli, słuchajcie, i oni sobie lecieli, i to bardzo krótko trwał ten lot, no i doszło do wybuchu. Istnieje szansa, że generalnie oni przeżyli ten wybuch, bo to jakby wybuch dotyczył rakiety, czyli zbiornika z paliwem, natomiast oni byli, wiecie, całkowicie w innym pojeździe. I mogło być tak, że oni żyli do samego momentu, aż kurwa nie zderzyli się z taflą wody, nie? I ich potem wiadomo, kurde, rozerwało, ale generalnie no nie wiadomo, co się działo w środku. Ale to już nie ma znaczenia jakby, nie? Bo to już potem były kwestie sekund. Większe znaczenie ma to, że generalnie, no wiadomo, nikt nie przeżył. A druga sprawa jest taka, że podobno tak rozerwało tą rakietę, że oni po dziś dzień jej nie zebrali w ogóle. I leży ona gdzieś tam w oceanie. Tylko jakąś część tej tam rakiety poznajdywali. Lepiej, żeby od razu zginęli, no oczywiście, że tak, no przecież nikomu nie życzymy, prawda, jakiejś tam męczarni. I ty mi powiedz, 60 lat temu byli na Księżycu, teraz ledwo startują na stację. Ty, ale, no dobra, ale teraz jest zupełnie poważne pytanie, zupełnie poważne. Czy są jakiekolwiek dowody na to, że lądowanie na Księżycu było prawdziwe, a nie fejkiem?
że na przykład w tamtych latach było totalnie prawdziwe i są na to niezbite dowody. Właśnie tu jest ten element tego zaufanego, jak to się mówi, co? Zaufane, nie, ograniczone zaufanie. W sensie, problemem jest to, jeżeli nie masz dowodów, to ciężko jest winę komuś wskazać, udowodnić. Jak weźmiesz dobry teleskop, to widać flagę. Co jest? Co jest grane? To było ostrzeżenie, co? Dobra, to nie gadamy. NASA mnie namierzyła za oszczerstwa. Nie wiem, ja ogólnie kosmosem się nie interesuję. To już bardziej się interesowałem w życiu dinozaurami jako dziecko, niż później przez całe życie sprawami z kosmosem związanymi. Podobno, dowodem podobno jest zainstalowane tam lustro, w którym odbijali laser do pomiaru odległości. Zamknął okno, a gada jakieś tematy 5G. Ty, a właśnie a propos 5G. Korzysta ktoś już z 5G aktualnie? Ma telefon, który obsługuje tą częstotliwość i ten? Bo ja sobie kupiłem Xiaomi wczoraj telefon, ale no wiadomo, że to tam jest jeszcze 4G i tak dalej. Specjalnie kupiłem taki telefon za 1200 zł, a nie za 5-6 tysięcy, bo poczekam jeszcze troszeczkę na lepsze telefony, myślę, że do końca roku, albo w przyszłym roku dopiero będę się interesował czymś takim naprawdę topowym. A, 5G jest zajebiste. Kupiłem pizzę, zanim dotarłem do domu, była gotowa. No i... Dawidek, weź mi powiedz szczerze, jak założyłeś sobie cel przy diecie i teraz aktywności fizycznej chodzi mi docelowo, jaką wagę chcesz osiągnąć? Słyszałem, że Radek chce zmienić swój styl z życia, czyli dieta plus ćwiczenia pod wpływem twoich aktywności. Nie wiem, czy to Radek tak gada, żeby po prostu znowu bekę cisnąć, ale słyszałem, że będzie ćwiczył. Natomiast moim celem generalnie jest na pewno zaprzestanie tycia. Bo siedzenie, picie piw wieczorem i jedzenie tego, co dokładnie mam ochotę, czyli zamawianego obiadu, potem wieczorem picia piwa, jeszcze podgryzania kabanosem albo scypkami na wieczór i podjadaniem z lodówki, no to do niczego dobrego nie doprowadziło. Więc teraz, jeżeli podjadam, to staram się jeść takie rzeczy, można powiedzieć, co nie mają kalorii, jakieś ogórki, jakieś pomidorki, jakieś wafle ryżowe, coś takie, wiesz, takie gówno w sumie, co raczej nie ma zbyt dużego wpływu na to. No i wiadomo, no też w jakichś rozsądnych ilościach, jak już muszę coś podjeść, ale... Ja przede wszystkim chcę swój organizm generalnie
w tryb takiego. W tego ruchu nie można powiedzieć raz na miesiąc, tylko żeby było to bardzo regularne. No wczoraj co prawda nie było, bo no kurwa nie byłem w stanie, bo nadwyrężyłem podczas tego treningu bokserskiego, co mieliśmy 2 dni temu. A, szkoda gadać, tak mnie łapy kurwa jeszcze do dzisiaj bolą. No, w każdym razie cel jest taki, żeby brzuchol zrzucić, bo mam brzuchol taki jakby, kurde, nie wiem. Mój tata taki kiedyś miał, jak bęben. Potem schód. Brzuchol zrzucić i ogólnie zrzucić jakieś minimum 10 kg. Idealnie to by było dla mnie z 15 zrzucić, ale kurde. No gdybym zszedł tak, no. Gdybym tak zszedł parę kilo poniżej stówy, to by było. To by było gites. Chociaż wiadomo, waga nie ma znaczenia, bo możesz, wiesz. Możesz ćwiczyć. Zrzucać brzuch, a wcale nie, na przykład nie chudnąć, prawda? Bo w międzyczasie na przykład pulok ci będzie rosnął. Albo mózg. Janys 300 wrzucił. JANYS9000X300, no to do dzieła Dawidek. A pięknie przeczytane. Widzicie, jak szkoliłem właśnie tych ludzi, żeby oni czytali to po polsku? Bardzo dziękuję, Janys. Bardzo mi miło. Top 1 bicowy na tym kanale. A ile mam wzrostu? 1,92 m. Ja bym musiał się zmierzyć znowu. Czekaj. Ja. Kurwa, czekajcie. Ja się zmierzę jeszcze raz. Gdzie ja. Ile to ja mam? Ja nie wiem, ile ja mam. Ja się zmierzę przy futrynie drzwi. Ile to jest? Czekajcie. No. Może trochę mniej. Bo ja nie umiem się zmierzyć dobrze, bo ja tak, wiecie, tak przytrzymałem rękę, tam potem się odwróciłem, przesunąłem to. To bym musiał po prostu sobie zaznaczyć idealnie i ktoś by mnie musiał zmierzyć. Kiszak wysłał 5 zł? Kiszak wysyła 5 zł. Nie mam punktów na poradę życiową, ale powiedz mi, bo nie wiem co robić. Brać OC za 1180 czy AC plus OC za 2252 rok? Pewnie jak AC nie wezmę, to na następny dzień w drzewo wiadek jak w blendzior. Słuchaj, ty, a propos, ja ci powiem tak, ja tylko nie wiem, jaki ty masz samochód, ale czy w Polsce nas stać w ogóle na to, żeby auto kasko? Żeby w ogóle w Polsce auto kasko kupować? Chłopie, to ty, a bo ty mieszkasz w Rumunii. Nie no, to w ogóle całkowicie co innego. Czy masz może numer do MKR-a? Odpalił mi streamek i nie widzi, że go oglądają. Daj mu znaka. A to pewnie jest... Nie, nie, nie. Ja w to nie wierzę, że to jest... A ty dopisz. A może on nagrywa? Ty, a może Puloka on pokaże, czy coś? Czekaj, to może Puloka pokaże. Zapałem. No... To. Jak on? Co ty gadasz za głupoty? Przecież on ma muzyki słucha. Czekaj, ale ma layout? Nic za bardzo zrobić nie mogę. On może nagrywa to na YouTube'a teraz. No, no to dlatego nie czyta czatu chyba, czy nie? Tak. To nie wiem. Przecież na YouTube'a jak nagrywa, to może czatu nie czyta.
albo tak bardzo przyzwyczaił się do streamowania na Facebooku, że już zapomniał, że trzeba czytać czat. To mogło też się zdarzyć. Oj tam, ale ja wam powiem, że te wszystkie rzeczy, jak przygody takie facebookowe i tak dalej, to jest wszystko, wiesz, to wszystko trzeba się uczy, nie? Zarówno widzów, jak i streamera. Wiedzą, jak w przyszłości mają reagować na pewne rzeczy, czy mają podejmować jakieś kroki. Ale, patrzcie, na przykład w naszym przypadku, nie wiem, ja mogę o swoim przypadku powiedzieć, czy, nie wiem, inni streamerzy się może wypowiedzą, którzy byli na Facebooku i przeszli. To na przykład osoby, które były na Facebooku i przeszły, przeszły tak, że jakby wróciły do tego stanu zarówno swojego community, jak i tego, co się dzieje na live'ie sprzed przejścia, bo przynajmniej te osoby, które ja znam, to są osoby, które zawsze czytały czat, nawiązywały kontakt ze swoją społecznością, czy to na streamie, czy tam jakieś grupy pozastreamowe, Discordy. I jakby, no nie mają wyjebane, nie? Nie traktują widzów tak jakby, że odpalają na kilka godzin, mają dać pieniądze i wyłączają i tyle. Natomiast są takie osoby, które... patrzcie, jakie życie by było prostsze, jak na przykład streamer miałby totalnie wyjebane, tak jak, nie chcę tutaj podawać przykładów, ale są przykłady takich streamerów, którzy w sumie... no, z YouTube'a się wzięli na różnych takich patologicznych sytuacjach, którzy później podostawali kontrakty na różne inne strony. I oni mają totalnie w dupie, czy tam ktoś na czacie pisze, czy im się to podoba, czy ich ktoś obraża, czy ktoś prosi o coś. Nie, no w donate'ach masz wysłać, jeżeli coś chcesz, to w donate'cie napisz. Ludzie gadają, że się sprzedałeś, czy coś, to nie ma znaczenia, oni pęgę liczą i tak dalej. Jakie to by było prostsze życie? Bo to się wydaje, że oni mają wyjebane na tą społeczność, na tych widzów, nie? Co oczywiście jest prawdą. Ale z drugiej strony, patrzcie, niby patus, niby jakiś taki, nie wiem, mało IQ mają i tak dalej, ale kurde, jednak traktują to jako taką robotę i się za bardzo nie spuszczają na tym, nie? Czyli odwalą swoje, zarobią, wyłączają i potem robią wszystko poza w ogóle tam. Wychodzą z domu, jeżdżą se po mieście, bawią się życiem i tak dalej. A na przykład... ja tak nie potrafię, nie? Ja na przykład, ja się przejmuję tym, jak za dużo osób mi zwraca uwagę, staram się coś przed streamem, po streamie coś tam dłubać przy tych social mediach i tak dalej. I to jest takie, że ja tracę swoje czas i życie na to, a oni korzystają z tego życia, nie? Może trzeba się nauczyć pewnych rzeczy takich, kurwa, od tych ludzi. No oczywiście, że tak, Kiszak. Czy jestem uzależniony? Tylko problem polega na tym, że ja nie jestem uzależniony od grania. Ja kiedyś może byłem uzależniony od grania, ale to jeszcze jak mieszkałem z rodzicami, bo ja po prostu uwielbiałem grać i mogłem to robić od rana do wieczora. Teraz to jest po prostu coś, nie wiem, to całkowicie inaczej polega. To nawet bym mógł nie grać przez miesiąc, czy w ogóle już nie grać przez jakiś dłuższy okres, a robić inne ciekawe rzeczy. I na przykład to, co... trochę zazdrościłem, jak patrzyłem na to, co robią na przykład takie osoby jak Freeze, który na początek se robił głupkowate filmy z Pokemonami, tam jeździli, z Disem jeździliśmy, oni se tam nagrywali i tak dalej. Ja potem zostawiłem te Pokemony, on je dalej nagrywał. I on se grał w gry, on se grał w Fortnite'a i nagle po prostu skończył grać w gry i robił se skakanie do basenu, jakieś kurwa dymy w kuchni, zabawy w namiocie, wiecie, dalej się bawi życiem, robi jakieś głupkowate rzeczy, które w sumie każdy z nas by chciał cały czas robić, jak Piotruś Pan, który nigdy nie dorasta, ale zarabiają na tym grube pieniądze, miliony i jeszcze się po prostu chyba przy tym dobrze bawią, no chyba, że nie wiem, no chyba, że tak bardzo dobrze udają, że się tak bawią przy tym. Ja doskonale sobie zdaję sprawę z tego, że jeżeli mieszka w domu z 10 youtuberów, którzy każdy z nich ma osobny kanał, osobnego Instagrama i tak dalej, to tam nie ma czegoś takiego jak na początku, gdy tylko Freeze nagrywał, bo wszyscy byli po to, żeby u Freeza się pojawiał materiał. A teraz jest tak, że każdy z nich musi coś do siebie nagrać,
I często oni muszą prosić inne osoby o to, żeby im pomogły. Przez to tam prawdopodobnie dzień w dzień jest tylko nagrywanie, nagrywanie, nagrywanie. I ja myślę, że już to jest takie... No słuchajcie, no jak ja bym miał kurwa 50 raz w tym samym roku robić zaczarowane koło fortuny, w którym wybieram czy jem ostry sos, czy robię 10 pompek, to już by chyba to było mega nudne, nie? Więc... Albo muszą co chwilę kombinować, żeby było coś nowego, albo to już jest taka monotonia. Robota jak w fabryce trochę. Ale to ale słuchaj, bo to wyglądało w tamtym roku. Oni tak robili tamten rok. Czyli non-stop był dziennie film, było, oni nagrywali po kilka filmów dziennie. To była fabryka filmów, nie? Teraz polecieli do Ameryki. A nie, oni wrócili z tego, co wiem, kilka dni temu. Czy oni już jakiś filmik z Polski nagrali? Czy nie? Już nagrali? Gdzie oni byli? Kurwa, oni 3 miesiące w Ameryce byli. Oni mieli lecieć chyba na miesiąc. Utkwili na 2,5, bo korona i nie można było latać w ogóle. Ale ogólnie ja jestem ciekaw, ile na wszystkie te osoby ich całkowity pobyt wyniósł tam. Bo ja obstawiam, że to musiało pójść nawet w milionie tam. To kurwa, tam poszła taka kwota, żeby oni tam byli. Przy tym wypożyczaniu domów, basenów, aut, tego wszystkiego, myślę, że tam milion to tam, kurde, pęk spokojnie. Stać ich, oczywiście, że tak. Ale mnie na przykład, ja nie mam zielonego pojęcia, ile kosztują takie rzeczy codzienne, których oni korzystali, jak wypożyczania samochodów, żarcie, wypożyczanie całego domu i tak dalej, podróżowanie. Nie mam pojęcia, ile tam to kosztuje, więc z czystej ciekawości, ile to może tak wynieść dla takiej dużej ekipy, gdzie tam ich było chyba z 10 czy 12 osób. Tam nie wiem ile. Czy mogę tędy tu jakoś podejść? Ciekawe, czy mnie tu ktoś widział, że tu jestem. Dobra, wypijmy sobie. Co? Ich było więcej? 20 osób? A, to oni chyba cały samolot w ogóle zarezerwowali. Luki, dziękuję ci za taki duży donate. Luki 1997R wysyła 20 zł. Cześć, Bonkol. O! I to jest wiadomość! Ludzie! Lubię tego chłopa. Przyszedł, dał pieniądze, powiedział cześć. Kurde, żeby takich więcej. Niech biorą z ciebie przykład, ludzie. A nie jakiś, podpisz mi Steama, a mój profil czy odwiedzisz, czy pozdrowisz. Dobra, jadę. Walić was na łeb. Pa. Znaczy nie was, widzowie, tylko tych. O kurwa, przebijemy? Weźmiemy sobie jakąś lepszą broń. To jest Tommy Gun. O, cholerka. Siemaneczko, witam Smithy. Ekipa LA, Bonkol, materiały z USA. Ja w ogóle sobie marzę o tym, żebyśmy zrobili nie żadny Los Angeles, nie żadna zagranica, tylko w Polsce gdzieś wyjechać w jakieś takie miejsce i stamtąd robić streamy. Na przykład jakiś domek w górach, kurwa, wiecie. Wynajmujecie sobie domek w górach, a tam na 2 tygodnie. Tak jak... O, czekaj, bo teraz jest coś takiego SB Mafia, ci tam raperzy, nie? Oni coś takiego robią.
I oprócz tego, że se nagrywają codziennie piosenki do płyty, to se po prostu tam, wiesz, tam se żyją razem, jakieś vlogi kręcą. Let's fucking go. W górach zawsze leje. Wódka, mam nadzieję. 5 zł. Nexos wysyła 5 zł. To Nexos? Siema Bonkol, dodasz mnie może na Steamie, aby pograć razem? Swoją drogą fajnie, że pogadaliśmy ostatnio w weekend w tym katowickim burdelu. Ej! Było naprawdę fajnie. Jesteś miły gość, bro. Trail. Głupi. Nie dziękuję za te pieniądze. To były. Może pochodziły jeszcze z handlu ludźmi, nierządem. To ja nie wiem, czy ja to powinienem dziękować. Może. Tak. Ale ja wam powiem. Ale wiesz, ale nie, głupi żart. Musicie zobaczyć nowy stand-up Lotka, gdzie mówił o w Tajlandii, że mieli w burdelu po prostu małpę i ją malowali na kobietę. To jest, jakby nie będę tu przytaczał całego żartu, bo go nie opowiem tak jak on, ale polecam, mi się od razu skojarzył ten żart. To jest popieprzony żart ogólnie i historia. To nie był żart, a prawda? No nie wiem, a może to jest, kurde, prawda? Pingwiny? A to jak pingwiny z Madagaskaru? Ty, a co jak tam... A czekaj, czy tam się da dopłynąć? Jakbym wziął motorówkę? Gdyby się dało? Pogers? Może jakieś customy z widzami? Ja nie wiem, czy ja dostałem moc robienia customów, bo jak przeszedłem na Facebooka, ja zapomniałem ich poinformować, że ja przechodzę na inną platformę i oni odnotowali, że u mnie przez pół roku nie był PUBG grany, nie? A chodziło o Twitcha. I oni mi ściągnęli to partnerstwo i nie mogłem nic zrobić. O kurwa. I potem napisałem do nich, nie? Że halo, ale ja na Twitchu teraz streamuję, hello. Ty kurwa. A ja może znowu muszę im powiedzieć, że ja zmieniłem. Ja pierdzielę, czekaj. Tragedia, ja znowu muszę do nich napisać. Łap. Kurde, no nie mogę tu wyskoczyć, no. Cieplutko mi tu jest. Będzie Maro dopiero, wiesz? Nie wiem, gdzie ten chłop. O! Najgorzej, że z lewej mam jakiegoś gracza. No i co, będziemy obserwować, co tu się dzieje. Strefa się zawęża. Ale on będzie w budynku. O, w ogóle ty, Nexos, nie wiem, czy ty... Kiszak nie, bo jest w czym innym, ale... jak jesteś w G2A, to sobie... Nie wiem, czy ty maila odbierałeś jakiś czas temu, bo tam... ja w ogóle zapomniałem odebrać i oni jakieś zmiany i sobie przeczytaj o tych zmianach. Tak ja ci powiem, takie... tak trochę fajnie, trochę tak nie. Czy bot może wygrać mecz? Chyba tak. Ale wiesz, te boty to są takie... One raczej są ustawione tak, żeby no nie były mocarzami, moim zdaniem.
A dobra, gościu jest tam. Nic nie zepsuje. Ale bym se pier... Kurde, szkoda biurka i ręki. Dupnij se. Zobaczymy, jak wygląda. Czy myślicie, że Big Fanta 03 to bot? Wody jaki. No zaraz w łeb dostanie. No tamte będę musiał przez ulicę przejść. O, już przeszedł chyba. Gdzie on może być? Granat! Słychać było. Słyszeliście to? Hipstryk. Dziwne to było. Każdy bot ma podłogę w niku? Przechodził! Przecież widać go, on się patrzy na niego. Ja pierdzielę, co za cep. Za kamieniem jest, tak? Kurwa, ale to takie jest... Patrzcie, na przykład, wyobraźcie sobie, gdzie on patrzy, bo... On stoi za kamieniem, on na przykład tu się wychyla, ale on nie patrzy w żadne miejsce. On tak po prostu się wychyla, żeby wychylać i... No on... O! Panika, kurde. Wow. O! Nie, no jak się wychyli, to po nim. On jest w strefie tamten. O kurde, jak rzucił mu pod nogi! Ależ to jest finał! Proszę państwa, takie emocje!